Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o Hiszpanii jako nowym liderze rynku wieprzowiny w Unii Europejskiej. A z nami w studiu jest Magdalena Kowalewska, analityk sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zmienił się unijny rynek wieprzowiny w 2021 roku? No rzeczywiście ten rok 2021 był takim rokiem sporych zmian na rynku wieprzowiny. To oczywiście wynikało jeszcze z tego, co działo się w 2020 roku, w końcówce 2020 roku. Przypomnę tylko, że wtedy we wrześniu 2020 roku w Niemczech wykryto ASF, a Niemcy były największym producentem wieprzowiny w Unii Europejskiej. No i z dnia na dzień w zasadzie zablokowano eksport produktów wieprzowych z całego terytorium Niemiec do Chin. Co spowodowało ogromne turbulencje na rynku wieprzowiny, całym unijnym rynku wieprzowiny i też wpłynęło na nadpodaż żywca na rynku właśnie i niemieckim, i unijnym. Na tym wszystkim skorzystała bardzo silnie Hiszpania. Hiszpania stała się głównym dostawcą produktów wieprzowych właśnie do Chin. Natomiast ten rok 2021 generalnie dla pozostałych krajów był dosyć takim rokiem trudnym. Przeciętnie ceny wieprzowiny, ceny półtórz wieprzowych w Unii Europejskiej były o 11% niższe rok do roku. W przypadku prosiąt, warchlaków te obniżki były jeszcze silniejsze, ponieważ one wyniosły ponad 17%. Także był to rzeczywiście trudny rok na rynku wieprzowiny w Unii, natomiast też nastąpiły pewne zmiany strukturalne. Ja już powiedziałam o tej zmianie pozycji Niemiec, które Niemcy w sumie traciły tą pozycję lidera na rzecz właśnie Hiszpanii i Hiszpania stała się głównym producentem wieprzowiny w Unii. Jakie są przyczyny zmian na europejskim rynku wieprzowiny? No tutaj zdecydowanie ta sytuacja związana z Chinami, o której powiedziałam, i zablokowanie eksportu z Niemiec spowodowało, że znacznie przyspieszył rozwój tego sektora, czy w zasadzie eksportu wieprzowiny z Hiszpanii. I Hiszpania absolutnie była liderem tego 2021 roku i o ile w całej Unii ceny były niższe rok do roku, tak w Hiszpanii przeciętnie te ceny były wyższe o 8% niż w całej Unii, także generalnie chociaż ceny były niskie, to w Hiszpanii i tak ta sytuacja była zdecydowanie bardziej korzystna. No też Hiszpania była jednym z niewielu krajów, w którym pogłowie trzody chlewnej wzrosło i z tego badania, które było prowadzone w maju 2021 roku, wynika, że ten wzrost był na poziomie 3% rok do roku, podczas gdy w Niemczech o te 3% z kolei spadło pogłowie. Także widzieliśmy tutaj stopniową taką zamianę, jeśli chodzi o te miejsca w rankingu. Natomiast też Hiszpania już od wielu lat budowała swoją pozycję lidera. Dokładnie, jak teraz wygląda ten sektor w Hiszpanii? Bo od lat rozwija się ta produkcja wieprzowiny w Hiszpanii. Tutaj jakby Hiszpanie postawili bardzo mocno na rozwój tego sektora wieprzowego i dość powiedzieć, że w ogóle eksport produktów wieprzowych jest tą główną kategorią w eksporcie produktów food and agro z Hiszpanii, więc jest to rzeczywiście duża wartość. W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2021 roku ten eksport rzeczywiście był bardzo, bardzo taki duży. To było 1,8 miliona ton mięsa wieprzowego, samego surowego mięsa wieprzowego o wartości 4,6 miliona euro. Także pokaźne kwoty. No i Hiszpania jest największym też eksporterem spośród wszystkich krajów unijnych, jakby eksportujących poza granice Unii i odpowiada za 35% tego pozaunijnego eksportu z całej Unii. Natomiast tutaj Hiszpania postawiła na rozwój tego sektora już wiele, wiele lat wcześniej. Też trzeba podkreślić, że w Hiszpanii nie ma ASF-u, co jest ogromną kartą przetargową, bo jednak ten ASF jest obecny u wielu producentów trzody w Europie. No i też bardzo mocno postawiła na takie przemiany i reformy strukturalne tego sektora jakby w swoim kraju. I tutaj duże wsparcie rządu i też duża pomoc legislacyjna też polegająca na tym, że jednak Hiszpania poszła w silną integrację w łańcuchu wartości producentów, firm paszowych, przetwórców, dużą specjalizację, standaryzację tych produktów. Te produkty są dosyć powtarzalne, katalog produktów hiszpańskich jest naprawdę dosyć mocno wystandaryzowany, więc ta oferta dla zewnętrznych importerów jest bardzo bogata i też ten wolumen, który Hiszpania jest w stanie zaoferować, jest akceptowalny dla tych dużych odbiorców, takich jak Chiny. Natomiast
Też w Hiszpanii postawiono na lokalizację ferm. Te fermy lokalizowane są w takich miejscach, które są mało zaludnione i to też pozwala na stawianie obiektów większych i na taką większą koncentrację tej produkcji. Natomiast też ze względu na te kwestie bioasekuracji, te odległości pomiędzy fermami no, są też wystandaryzowane. Tak? I tam są konkretne wytyczne, jak gęsto mogą być z kolei te chlewnie budowane i stawiane. No i też jednak blisko 80% tych gospodarstw, które zajmują się i tuczem, i produkcją prosiąt, to są te gospodarstwa największe z takim no, reżimem sanitarnym, więc to też pozwala na utrzymanie tego statusu kraju wolnego od ASF-u, no, co jest niezwykle istotne w przypadku tego eksportu poza Unię. No i Hiszpania rzeczywiście w 2021 roku stała się absolutnym liderem produkcji wieprzowiny w Europie z 22-procentowym udziałem. No i też w tym eksporcie poza Unię w zasadzie 70% unijnej wieprzowiny w 2021 roku pofrunęło do Chin i rzeczywiście to był ten główny czynnik, który taką sytuację spowodował. A jak w kontekście tych zmian, jeszcze na koniec zapytam Wy Pana, polski rynek wieprzowiny? No, polski rynek wieprzowiny ma szereg wyzwań, bo tutaj ta sytuacja no, nie była zdecydowanie tak kolorowa jak w Hiszpanii i nadal hodowcy borykają się z niskimi cenami żywca, wysokimi cenami pasz, bo to dotyczy w zasadzie wszystkich tutaj rynków unijnych, no i w związku z tym jednak z mniejszą opłacalnością. Natomiast no, też widzimy już powolne tutaj odbicie i pewnie w połowie roku powinniśmy zobaczyć nieco lepszą sytuację, natomiast no, nadal te ceny w Polsce są poniżej średniej unijnej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do zobaczenia.